Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Kozubel po drugiej stronie, czyli raport z frontu. Marku, kłaniam się nisko, dzień dobry. Witam serdecznie, Mateuszu. Pozdrawiam Ciebie oraz widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Na początku chciałbym Cię zapytać o to, o co często pytają słuchacze w komentarzach. To znaczy, jak myślisz, to znaczy takie szersze nieco, nieco pytanie, jaki jest cel właściwie tej dzisiaj, jak patrzysz... Po kilkunastu dniach, po dwóch tygodniach, cel operacji właśnie Ukraińców w obwodzie kurskim, to znaczy destabilizacja państwa rosyjskiego, być może to, żeby Rosjanie poczuli na własnej skórze ci, którzy w tych regionach, które sąsiadują bezpośrednio z obwodami, jaki jest cel Twoim zdaniem Federacji Rosyjskiej? No, myślę z jednej strony, że z pewnością chodzi o stworzenie buforu, buforu na terytorium rosyjskim, który oddali linię frontu od na przykład miasta Sumy. Chodzi o to, że obecnie sumy nadal są jeszcze narażone na bombardowanie ze strony rosyjskiego lotnictwa, ponieważ sumy dzieli od granicy. A pamiętajmy, że w przypadku wojny pomiędzy dwoma sąsiednimi państwami granica automatycznie zmienia się właśnie w linii frontu. Sumy no, znajdują się nadal w zasięgu rosyjskich bomb kierowanych czyli tak zwanych kabów. No, i tutaj no, o rakietach myślę, że nawet nie ma sensu co wspominać, bo, tak na dobrą sprawę, cała Ukraina jest obecnie narażona na ostrzały rakietowe. Nie ma tak naprawdę miejsca, które jest zupełnie bezpieczne, bo cała Ukraina jest w zasięgu. Kolejna kwestia, moim zdaniem bardzo istotna, to skrócenie linii frontu. Właśnie tej, która jest oparta o granicę. Jak tutaj widzimy, Granica rosyjsko-ukraińska w wielu miejscach zakręca, tworząc tym samym no naprawdę wiele dodatkowych kilometrów. Ja kiedyś próbowałem sobie tak w sposób troszeczkę uproszczony obliczyć, jak długa jest tutaj ta linia frontu oparta o granicę, i wyszło mi, że to jest prawie 480 kilometrów. Patrząc tutaj od tego skrawka, mniej więcej na wysokości miasta Głuchów. I idąc tak aż tutaj, do tego wybrzuszenia, gdzie ukraiński obwód charkowski graniczy z obwodem białorodskim. Gdyby z kolei ustanowić linię frontu ciągnącą się właśnie od tego punktu, tutaj do tego skrawka, to jak widzimy, wyjdzie nam 254 km, no trochę ponad 254. No wiadomo, że ta linia frontu nie będzie tak zupełnie wyrównana, będzie więc tych kilometrów trochę więcej, ale zawsze jest to o ponad 200 km mniej niż normalnie Ukraińcy mieliby. Gdyby po prostu nie podjęli jakichkolwiek działań. I poza tym cały czas byliby właśnie narażeni na podobne operacje rosyjskie, jak, jak chociażby ta, która miała miejsce 10 maja bieżącego roku, czyli atak z rejonu Białgorodu w kierunku Wowczańska czy no, w kierunku Charkowa. Choć akurat wtedy wątpliwe było, że oni. No, Charków będą mogli w ogóle zdobyć takimi stosunkowo niewielkimi siłami. Kolejna kwestia, moim zdaniem, to poprzez wejście głębiej w terytorium rosyjskie zbliżenie się do różnego rodzaju ważnych celów na terytorium rosyjskim, chodzi głównie o cele militarne, takie jak lotniska, składy, węzły kolejowe. Chodzi o to, żeby to wszystko było w zasięgu Ostrzału tych zasobów, które Ukraińcy mogą wykorzystać na terytorium Rosji. Bo pamiętajmy, że na razie państwa zachodnie wstrzymują się jeszcze ze zgodą na wykorzystywanie rakiet Atakens albo Storm Shadow i Scalp. Więc to też moim zdaniem ma pewien wpływ. No, jeżeli też chodzi o kwestie takie militarne, no to jeszcze warto wspomnieć o tym, że przenosząc działania na terytorium rosyjskie, to właśnie na nich teraz będą dokonywane różnego rodzaju zniszczenia, również ze strony Rosjan, jako strony broniącej się, a często wykorzystującej w działaniach wojennych, no nawet obronnych, naloty. Z wykorzystaniem ciężkich bomb czy bardzo silny ostrzał artyleryjski. No teraz takie zniszczenia będą częściej mieć miejsce, przynajmniej na tym odcinku, na terytorium Rosji. No i z pewnością też Ukraińcy liczą na to, że Rosjanie, aby w jakiś sposób uszczelnić tutaj linię frontu. No, a na dobrą sprawę musimy stwierdzić, że tutaj ciężko jest mówić o klasycznej linii frontu. Tutaj się cały czas nadal toczy walka manewrowa, a Ukraińcy się okupują jak na razie głównie na tym terenie, który portal Deep State oznaczył na niebiesko bo to już jest teren, który Ukraińcy pewnie trzymają w swoich rękach. Niewykluczone, że jest on większy, bo pamiętajmy, że Deep State UA jako portal ukraiński nie bez powodu z dużym opóźnieniem wskazuje na to, jaka jest kontrola ukraińska nad obwodem purskim. Jest to oczywiście działanie podyktowane względami bezpieczeństwa, Chodzi o to, żeby też nie dawać różnych wskazówek Rosjanom, którzy sami nie są do końca pewni, jak tutaj może wyglądać sytuacja. No i no Rosjanie też no będą tutaj wiadomo, w pewnym momencie, jeżeli nie wystarczy tych powiedzmy żołnierzy poborowych z głębi Rosji, zaczną wysyłać oddziały wyjmowane z pozostałych odcinków frontu. Ukraińcy mają po prostu nadzieję, że z czasem coraz więcej rosyjskich rezerw będzie przesyłanych z Donbasu, południowego Zaporoża czy obwodu hersońskiego właśnie do obwodu kurskiego no i pewnie później również białgorodzkiego. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, no to wiadomo, wywarcie wpływu na społeczeństwo i polityków zachodnich, i to w dużej mierze już się udało. Tutaj jeszcze też bardzo istotne jest poprawienie morale wojska i społeczeństwa. To też się w dużym. W dużej, po prostu takiej no, skali powiodło tutaj. No i też chodzi o rzeczywiście wywarcie pewnego wpływu na Rosjan, uruchomienie pewnych procesów, które później będą mogły doprowadzić do jakichś wewnętrznych problemów na terenie Federacji Rosyjskiej. I tutaj przykładowo pan Marek Meissner zwraca uwagę na to, że prawdopodobnie koniec końców Rosjanie będą musieli też wysłać poborowych z Rosji, przepraszam, z Rosji, jak to zabrzmiało, z Moskwy, Petersburga i wielu innych większych miast tej europejskiej części Federacji Rosyjskiej, czyli można powiedzieć, że tej Moskiewszczyzny właściwej. I do czego miałby to doprowadzić? Oczywiście do różnego rodzaju niepokojów, niezadowolenia. Pamiętajmy, że różnego rodzaju bunty, opór generowany przez matki, żony żołnierzy. Mógł prowadzić w Rosji do różnego rodzaju perturbacji. Tak chociażby było podczas I wojny światowej w roku 1916 w wyniku głodu, niedostatków żywności i innych właśnie problemów na tym tle, w dużych miastach Imperium Rosyjskiego dochodziło do tak zwanych babskich buntów. One były tak po prostu określane. To jest nazwa nie wymyślona przeze mnie, ale to jest po prostu określenie z Epoki. Być może Ukraińcy będą próbowali wywołać właśnie w ten sposób różnego rodzaju niepokoje. Wcześniej się nie powiodło coś takiego, generując po prostu duże straty Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Taki miał plan chociażby generał Załóżny. No to pomimo tego, że bardzo ogromne straty Rosjanom zadano, no to się po prostu nie powiodło. Rosyjskie społeczeństwo jest po prostu tak zindoktrynowane, ale jeżeli powiedzmy tutaj w ten sposób, Rozłoży się ciężar poniesionych ofiar, no to niewykluczone, że będzie to miało troszkę większy wpływ na funkcjonowanie państwa rosyjskiego, na możliwości Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. No zobaczymy, przekonamy się. Ale czy miałoby to na przykład doprowadzić do upadku reżimu Władimira Putina? No, moim zdaniem raczej wątpliwe. Reakcja rosyjskich władz? Czujesz, że to jest dla nich temat ważny, to co się dzieje w Obwodzie Kurskim? Moim zdaniem jest ważny, choć oni próbują bagatelizować ten problem. bo Pamiętajmy, że na przykład w rosyjskich mediach i również tych społecznościowych puszczana jest na przykład wersja, że nie jest jakiś duży problem, bo Ukraińcy zajęli przecież zaledwie 1% rosyjskiego terytorium. A skoro 1%, to czy my dyskutujemy? To żaden problem. Ale z pewnością to jest dla nich sytuacja niekomfortowa. To nie ulega żadnej wątpliwości. I to jeszcze oczywiście sytuacja na froncie, poza tym co się dzieje w obwodzie Federacji Rosyjskiej. Marku? No w Obwodzie Kurskim to mamy do czynienia z już takimi dość konkretnymi zmianami, które mogą w najbliższym czasie no doprowadzić do pogorszenia się sytuacji strony rosyjskiej. Już tutaj tłumaczę o co chodzi. Co się takiego dzieje, po pierwsze, Ukraińcom udało się w ciągu ostatnich kilku dni opanować część wsi Koreniewo. To jest wieś, która się nazywa tak samo jak położona obok dużo większa miejscowość osiedle typu miejskiego. Ja w zasadzie tą część nazywam po prostu miastem, bo jest to też siedziba władz rejonowych czyli taki, można powiedzieć, odpowiednik takiego, można powiedzieć, naszego powiatu. I w każdym razie, wracając do wsi Korenewo, Ukraińcy mieli zająć znaczną jej część i przede wszystkim doszli do tego miejsca, gdzie się znajduje jeden z mostów prowadzących do miasta. I tak samo są prawdopodobnie bliscy zajęcia tego drugiego, o ile już go nie zajęli. Kolejna kwestia. Ja podczas poprzedniego raportu z frontu opowiadałem o tym, że. Ukraińskie jednostki desantowo-szturmowe próbują oskrzydlić Korenewo od strony Północno-wschodniej. I tak się rzeczywiście stało. Ukraińcy uderzyli na dwie rosyjskie wioski Tolkine i jeszcze drugą miejscowość, przepraszam, wioskę, której nazwy tutaj przepraszam, ale nie pamiętam. Ona się też tutaj niestety nie wyświetla i w każdym razie ponoć właśnie i Tołkinę i ta druga wioska przelegająca do Korynewa mają być zajęte lub po prostu toczą się w nich walki na bliską odległość. Co się jeszcze tutaj dzieje? Ta droga prowadząca z Korynewa na północ w kierunku Rylska jest pod kontrolą ogniową Sił Zbrojnych Ukrainy. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu y, praktycznie ten garnizon znajdujący się w Korenewie, a są to podkreślam, jednostki WDW, to elita armii rosyjskiej. No, tam mniej więcej są dwa bataliony, przy czym podejrzewam, że już na pewno ich stan jest niepełny z powodu poniesionych dotychczas strat. I także ponoć jakieś mniejsze. Niedobite oddziały Straży Granicznej, a ta jest podporządkowana Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Oczywiście nie jest tak, że te oddziały są już zupełnie skazane na zagładę. Ewentualnie Rosjanie będą mogli deblokować Korenewo atakiem z północy. Te oddziały znajdujące się w Korenewie będą mogły ewentualnie też podjąć próbę przybicia się na północ lub mogą też podjąć próbę przejścia przez las, który tutaj Państwo widzą na zachód od Korenewa i mogą na przykład liczyć na to, że ktoś położy most pontonowy przez rzekę Sejm. W ten sposób będą oni mogli się uratować, ale raczej tracąc niemal cały swój sprzęt ciężki, o ile w ogóle nie cały. Ewentualnie mogą próbować ratować skład osobowy. Także tutaj ta sytuacja w Korenewie dla Rosjan się znacząco pogorszyła. Jeszcze na dodatek, ponoć w nocy z 15 na 16, miało też dojść do zniszczenia, ostrzelania kolumny, która jechała z północy, z Rylska właśnie w kierunku Korenewa. Także tutaj mamy powtórkę z tych sytuacji, gdzie Ukraińcy starają się niszczyć kolumny, które zmierzają do miejsca, w których przewożono oddziały mają się rozwinąć. Co się jeszcze dzieje? Pod głuszkowem, bardzo ciekawe Informacje. Otóż Ukraińcom udało się przy użyciu wyrzutni Heimars zniszczyć most na rzece Sejm, który prowadzi do Głuszkowa. Co prawda, mniej więcej na wysokości wsi Kobyłki, z... Rosjanie postawili drugi most pontonowy, ale no, znajduje się on po prostu w zasięgu ostrzału. Ukraińskiej artylerii, która się no, znajduje na terytorium rosyjskim. Po prostu Ukraińcy idą y, ze wsi Snagost właśnie w kierunku Głuszkowa. Co to teraz oznacza? Oznacza to, że w rejonie Głuszkowa zostaje. Odcięty, odcięta rosyjska grupa, która liczy mniej więcej około 700 żołnierzy i sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i Straży Granicznej. Jakby tego było mało, to jeszcze Ukraińcy zaczynają bombardować Tiotkino i niewykluczone, że będą starali się je zająć. Dalej, jeżeli chodzi o ten północny sektor, z którego właśnie Ukraińcy nacierają na północ, to ponoć Ukraińcy znowu podeszli pod Kromskie Byki. Niektóre źródła podają, że Ukraińcy już weszli do tej wioski. Na razie jeszcze, co prawda, potwierdzenia tego nie ma. Ale też w ostatnich dniach, co ciekawe, doszło tutaj do bardzo ciekawego starcia pomiędzy wsiami Szeptuchowka a Pogrebki. Otóż przeciwko nacierającym na północ Ukraińcom z wojsk desantowo-szturmowych. Mowa tutaj o 80. Brygadzie. Rosjanie mieli według danych zebranych przez podpułkownika Macieja Krowaja, mieli zastosować swoje, Rosjanie mieli zastosować swoje własne jednostki WDW w postaci 11. Brygady tychże wojsk. I ona została ponoć przetransportowana w trybie pilnym przy użyciu śmigłowców. To jest też bardzo ciekawe. Początkowo Ukraińcy mieli być zaskoczeni, no ale szybko zareagowali dość twardo. Potem podciągnęli jeszcze posiłki. No i ponoć rosyjska 11 Brygada została dość mocno poturbowana w tych walkach i właśnie wycofała się na północ w kierunku kromskich byków. Także tutaj na razie ta sytuacja jest też niejasna i na razie wygląda na bardzo niekorzystną dla Rosjan. Ma się również potwierdzać kontrola ukraińska nad wsią bolszoje saudackoje która się znajduje przy trasie R200 prowadzącej z Sudży do Kurska, przy czym Rosjanie nie będą chcieli rezygnować z odpuszczenia tej wioski, będą podejmować działania. Pojawiły się również informacje o tym, że Ukraińcy zajęli wieś Ulanok, Borki, też się znajdują, to już jest pewne, znajdują się pod kontrolą ukraińską, a walki trwają w rejonie tych trzech wiosek. Bielica, Kamysznoje i Giri. Przy czym Ukraińcy nacierają na pozycje rosyjskie po obu stronach tej tutaj widocznej rzeki. Także jak tutaj widzimy, ta sytuacja rosyjska bardzo mocno się pogarsza, więc niewykluczone, że Rosjanie będą musieli rzeczywiście ściągać kolejne oddziały z innych odcinków frontu, bo po prostu poborowi rosyjscy, którzy są tutaj licznie wysłani, po to właśnie, aby za bardzo nie osłabiać odwodów tych grup, które walczą na okupowanych terenach. No oni po prostu sobie nie radzą, więc po prostu z pewnością zaistnieje ryzyko, że trzeba będzie ściągnąć trochę więcej oddziałów, właśnie ze wschodu i południa Ukrainy. A co do właśnie południa i wschodu Ukrainy, to tutaj też się sporo dzieje. Tutaj, żeby już nie przyciągać, to pozwolę sobie skupić głównie na kierunku. Bokrowskim. Otóż Rosjanie w ciągu ostatnich dni zajęli wieś Żelanie, Orliwkę, Żurawkę i Waniwkę, i już stoją pod pierwszymi większymi przeszkodami na swojej drodze. Miasteczkiem Grodivka są blisko Nowogrodivki, no i toczą już boje o wieś Mikołaivka. Przy czym tutaj nawet pojawiają się informacje, że Znaczna część Mykołajówki może już się znajdować w rękach rosyjskich. Przy czym ocenia się, że Rosjanie dopiero teraz napotkają na bardziej twardy opór, a to wszystko z uwagi po pierwsze na bardziej rozbudowaną tutaj, na bardziej rozbudowane miejscowości jakie znajdują się na ich drodze, kolejne przeszkody wodne, a także to, że ponoć pod Myrnohradem i Pokrowskiem rzekomo jednak są zbudowane większe umocnienia, które mogą właśnie tutaj pozwolić na zatrzymanie oddziałów rosyjskich lub chociaż na zmuszenie ich do bardzo wielomiesięcznych i wyczerpujących walk o tą tutaj znajdującą się aglomerację. Czy tak będzie? Jeszcze nie wiemy, bo dotychczas pojawiały się informacje przeczące temu, aby pod Myrnochradem i Pokrowskiem zbudowano jakieś większe umocnienia. Z drugiej strony może być to też i ukraińskie PSI-OPS, no podobne zresztą do tego, jakie Ukraińcy stosowali niejednokrotnie podczas działań w obwodzie Sumskim. Dziękuję. Marek Kozuel dla Państwa. Państwu dziękuję za odsłuchanie. Kłaniam się nisko. Dzięki bardzo. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.